Co się stało? Czekam na pomoc drogową. Kłopoty z wozem? Tak. Co pani tu robi o tej porze? Marznę. Detektyw na tropie zbrodni. Dziurawy przewód chłodnicy. Ile to kosztuje? Wie pani co? Jakoś się dogadamy. To chyba byłoby niemoralne. Tu nie chodzi o moralność, lecz o handel wymienny. Przysługa za przysługę? Nie widzę w tym nic złego. Dlaczego wcześniej nie powiedziałeś o tym cholernym przewodzie? Już dobrze. Kto został z Raquel? Jak ja miałem 15 lat, rozkładałem silniki na części i tego samego dnia składałem z powrotem. A gdy ja miałem 15 lat, zakochałem się we wstrętnej małpie i ją poślubiłam. Jesteś zrzędliwym, to cię bawi? Zrzędliwym i upartym facetem, który sam przed sobą nie potrafi przyznać, kim jest naprawdę. Czyli człowiekiem kochającym życie jak nikt inny. Mów dalej. Wspaniale dbasz o rodzinę. Urabiasz sobie ręce po łokcie. Zawsze jesteś wzorowy. Naprawdę. Jestem przyziemny, marudny i stale śmierdzę smarem. Ale zawsze kocham i szanuję swoją żonę. Całkiem dobra odpowiedź. Chcesz wsiąść do kabiny? Tak, chodźmy. Ktoś zgłasza się przez radio. Czy ktoś mnie słyszy? Borety, ale to wielkie. To Chase Jackson. Kto mówi? Widzisz to? Pędzi w twoją stronę. Co pędzi w moją stronę? Nie widzisz? Nie wiem, co to jest. Coś się do mnie zbliża? Kochanie, zejdź z drogi. Możesz powtórzyć? Coś wielkiego. O Boże. Mój pies. Nie ruszaj się. Wezwę pomoc. Nie. Zostań. Reżyseria. Widziałeś? To było piękne. Nie umieraj. Widziałam. Potwór. Panie szeryfie, bierze pan wolne? Miałem wezwanie od pani Star. Coś jej wchodzi do ogródka. 12 lat później. Z przyjemnością panu pomogę. Wypełniłem już wszystkie obowiązki. Wiem, że już niedługo stracę odznakę, ale nadal jestem szeryfem. Mam już 60, ale nadal daję sobie radę. Nie twierdzę, że pan nie domaga, po prostu chcę pomóc. Ken, doceniam twoją gotowość. Pomożesz mi podczas akcji. Czasami będziesz musiał mnie osłaniać. Zgoda. Chyba oszalałem. Wait, mamy mieszankę kulturową.
No właśnie. Przykład amerykańskiej tradycji upowszechniany w masowej kulturze. O co ci chodzi? Ameryka nigdy nie będzie drugą Anglią. I to mnie martwi. Dawniej wszyscy byli tacy jak ty? Nie, tacy jak ty. I dlatego to nie zdaje egzaminu. Przestańcie gadać głupoty. Ja mówię o konkretach. Potrzebujemy rozpoznania terenu. Nie chcemy dać się zaskoczyć. Na przykład jakimś Hindusom. To może pójdziesz pogadać z miejscowym księdzem. Żartujecie? Widzieliście na mieścinę? Panowie, jeśli nie przestaniecie, to się spóźnimy. Odbiorę. Kup 1000 akcji po 75. Nie, wskaźnik nieważny. Kupuj. Teraz się śpieszę. Zadzwoń później na komórkę. Drżyj, cudowna kraina. Przepraszam, że czekałeś na kawę. Podać jeszcze coś? Nie. Jesteś silna? Masz czasami więcej czasu niż mała chwilka? Jak każdy. Przede mną cała przyszłość. Pozdrów ode mnie, Kristen. Guzik. Fajny biustonosz. Klienci czekają. Minutkę mogą poczekać. Minutkę? Widzę, że nie możesz się doczekać jutrzejszej randki. Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę o małżeństwie? Mówiłeś, że ożeniłbyś się z taką dziewczyną jak ja, to prawda? Nigdy cię nie okłamałem. Ani razu przez całe 4 dni, odkąd się znamy. Chciałabym mieć dom z ogrodem i bardzo dużym stawem. Chyba basen z niebieską wodą. Nie, staw z taką błyszczącą. Chcesz łowić ryby? Kupię ci 2 stawy. I 2 baseny. Już pierwsza, pora lunchu. Cholera. Kiedy wrócisz? Pod koniec tygodnia, moja księżniczko. Masz tu mój telefon. Nie przejmuj się, jak odbierze mama. Powiedz jej, że właśnie wróciłeś ze szkoły w wielkim mieście. Ona ciągle uważa, że przede mną wspaniała przyszłość. Taka dziewczyna jak ty zasługuje na wspaniałą przyszłość. Do zobaczenia. Cześć, mała, co słychać? Co
Akurat teraz potrzebny mi gliniarz. Hej, gdzie jest ten festyn? Dużo o nim słyszałem. Po drugiej stronie miasta. Super. Wielkie dzięki. Chwileczkę. Następnym razem wyrzuć to do kosza. Na pewno. Dziękuję. Wolnego. Należy się mandat za śmiecenie. Może wystarczy pouczenie? Nic z tego. Przykro mi. Mnie też. Spadamy. Czekaj, co robisz? Ja jestem kierowcą. Szybciej. Ja prowadzę. Mamy dzisiaj wyprzedaż. Opłaca się kupić. To wyjątkowa kaseta. Jestem Raquel. Erin. Co takiego szczególnego jest na tej kasecie? Nagranie Jacksonów. Dzięki niemu to miasteczko zaistniało na mapie. Nawet w telewizji puszczali fragmenty. Przedstawia ostatnią rzecz, jaką moja mama widziała przed śmiercią. Przykro mi. Nic nie szkodzi. To tylko kilka sekund i prawie nic nie widać. Ale jednak coś tam jest. Co takiego? Może niedźwiedź albo przebieraniec, nie wiadomo. Wlać ci benzynę? Tak, poproszę. Dokąd uciekasz? Uciekam? Nie jestem ciekawska. No, może trochę. Oglądam dużo kryminałów. Zobaczyłam brzydkie pudła i zadbany samochód, więc pomyślałam, że lubisz porządek, tylko gdzieś się śpieszysz. Fajnie. Tak, chyba rzeczywiście trochę się śpieszę. Próbuję zerwać ze starym życiem i rozpocząć nowe. Może trochę za szybko. $40. Dziękuję. Proszę, to dla ciebie. Nie, nie mogę jej przyjąć. Nie wiem, za ile ją sprzedać. Zawsze będzie albo za drogo, albo za tanio. A ty jesteś pierwszą osobą, która się nią zainteresowała. Możesz ją przyjąć bez skrupułów. W takim razie, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. Znasz drogę na Rickside? Tak, jedź prosto trasą 25. Będzie z boku. Łatwo trafić. Cześć.
Boże. Gliny będą miały co oglądać. Na prostej drodze. Zbierać kasę. Wait. Zbieraj kasę. Cześć. Masz ubezpieczenie? Mam. To dobrze. Czasami się przydaje. Chodź. Wait. Nic wam się nie stało? Wszystko w porządku? Nie, dzięki, że pytasz. Kayla, dziewczyna sympatyczna, a ty jej skopa? Spokojnie. Kayla, ona idzie z nami. Wade, zbieraj pieniądze, zanim wiatr je rozwieje. Nie widzisz, że mój brat jest ranny? Wstawaj. Idziesz z nami. Nadjeżdża John Wayne. Kim wy jesteście? Miłymi bandytami z sąsiedztwa. Cholera, to oni. Spokojnie, Chris. To ci, co zabili Siroma. Ken, widzisz to, co ja? Tak, co najmniej czterech, uzbrojeni po uszy. Być może mają zakładnika. Mówi szeryf Harris Zeff. Rzućcie broń i zwolnijcie zakładnika. Nie dopuśćcie do dalszego rozlewu krwi. Jest ich tylko trzech albo czterech. Ja bym zaryzykowała. Ja też. I mają ekstra brykę. Co słychać, po ile stoją? Kup 2000 akcji. Muszę kończyć, jestem zajęty. Dobra, ładujcie broń i strzelamy. Starajcie się trafiać tylko w glinę. Ognia! Otworzyć ogień. Nie chcemy więcej ofiar. Na co my do diabła czekamy? Nie powinniśmy dalej strzelać? Nie możemy składać broni. Tu się toczy prawdziwa wojna. Panie szeryfie, oni napadli na bank. Panie szeryfie, osłaniajcie mnie. Uciekli do lasu. A niech mnie. To naprawdę groźni bandyci. Dorwiemy ich. Czekaj, Chris. Połącz się z Garym, niech ściągnie tu mundurowych.
I niech zadzwoni Peliego, żeby przywiózł cały sprzęt i psy. Te tereny mają złą sławę. Masz rację. A my tam wchodzimy. Połóż mnie na ziemię. Nigdy nie zapomnę tej roboty. Zimno mi. Nie możemy się zatrzymywać. Stół pysk, Travis. Nie pieprz tutaj. On już jest skończony. Nie damy rady uciec, taszcząc torby z kasą i trupa. Nadstawiał za ciebie tyłek, a teraz chcesz go zostawić? Tu się nie liczy nadstawianie dupy. Wszystkim nam chodzi tylko o jedno, kasę. Tobie zależy tylko na takich, co z kulą uszy i cicho siedzą. Twoje zdanie nie ma nic do rzeczy. Lepiej łyknij swoje pigułki. Idziemy. Gliniarze zbierają szyki. Powinniśmy spadać. Kiepsko wygląda. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Musimy iść. Idź. Umieram. Idź z nimi. Wszystko będzie dobrze. Przepraszam. Nagonka na niedźwiedzie? Szybko przyjechałeś, Eli. Usłyszałem waszą transmisję, jak podkopywaliśmy z Rickiem traktor. Jak znów zachce ci się opowiadać historyjki przez radio, to lepiej nie łącz się ze mną. Sam pan chciał, żeby retransmitować nasze radio na pana CB, ale jestem w pracy. Moje panie wykorzystują mnie cały dzień. To nie jedyna sprawa. To te picusie zabiły Sirana? Tak. Jest ich czterech. Mają zakładniczkę. A gdzie psy? Fatalnie trafiłeś, Harris. Akurat było odpchlanie i weterynarz. Dał im jakieś paskudztwo na sen. Ale spokojna głowa. Ja wyniucham to samo, co one. Pójdziecie za mną, panowie. Dopadnę ich jeszcze przed kolacją. W drogę. Znasz ten teren? Są tu jakieś szlaki? To niegościnna okolica. Może ten małpiszon Chase Jackson zna tereny. Eli, nie żartuj z tego gościa. Służyłem z nim w woju. I razem nadstawialiśmy karku. Ale to już jest inny człowiek. Przyjąłbyś go teraz do pracy? Dobrze, wiesz, co mam na myśli. Szkoda, że go teraz nie ma. Wystarczy ci ja i moja pukawka. Nie zgubcie się. Co ty sobie wyobrażasz, dziadego? Pipipi? Pipipi? Jaki pipipi? Pilnujcie pukawek, panowie policjanci.
Tu jest jakiś człowiek. Za późno, nie żyje. Zostawcie te pukawki. Z jego strony już nic nam nie grozi. To trup. Chłopaki, mamy tu zwłoki. Ken, dawaj tu Stanleya. Przez radio. Tak jest. Zapytaj, jak daleko jest wsparcie. Słyszysz mnie, Stan? Tak, słyszę. Gdzie jest nasze wsparcie? Mamy mały problem. Śmigłowce dotrą dopiero jutro. Więc jesteśmy zdani tylko na siebie? Wracajcie. Nie... Stanley! Stan! Idziemy popatrzeć. Gus zdrowy. Jestem 10 minut przed wami. Przy ponad 2 metrach wzrostu wygląda tak pięknie, że jest na czym zawiesić oko. Daruj sobie te bzdury. Podaj pozycję. 10 minut na wschód. Powiem jej, że jak będzie okazja, to uciekniemy razem. Zapomnimy o wszystkich urazach i znów stanie się kobietą. Chyba wyłączę radio. Idioci, pchają się prosto w łapy szatana. O Boże! Eli! Nieciekawie. Zgłoś się, Eli. Zatrzymajmy się tutaj. Dobra myśl, Kyla. Zrobimy sobie chwilę odpoczynku. Pierścionek od chłopaka? A może od dziewczyny? Chciałbyś. Nie ma się czego wstydzić. Ja też się żenię i wyjeżdżam do Hollywood. Wyjaśnijmy sobie coś. Bo może czegoś nie rozumiem. Porwaliście mnie siłą, wbrew mojej woli. A teraz mnie zagadujesz? Tak. Czekaj, dokąd to? Cześć, wołałaś mnie. Musimy jeść tak wystawnie. Potrzebujemy tego, tato. Przecież się umawialiśmy. Tak. Słyszałaś o napadzie? Tak, telefon dzwonił bez przerwy. Zastrzelili go na środku ulicy. To na pewno była rutynowa kontrola. Rzeczywiście. Jedni jedzą kolację, inni są tylko tematem wspomnień. Biedny.
Ładne to wszystko. Co to za okazja? O Boże. Zapomniałem. Tak mi przykro. Przepraszam. Próbuję połączyć się ze Stanleyem albo Elim, ale nie ma zasięgu. Teraz ty spróbuj. Byli tutaj. Odkrywca się znalazł. To nawet ja wiem, choć nie jestem Indianinem. Ulegasz nadzwyczaj spaczonym stereotypom. Uważam tylko, że czerwonoskórzy mają bardziej wyostrzone zmysły. Czerwonoskórzy. No to prowadź. Z przyjemnością. Już odsapnąłem. Idziemy pod górę. Stracili łączność ze starym Elim. Do rana potrzebujemy siekier. Stanley, nie zrób nic głupiego. Zrozumiałem, sukinsyn. Przestraszyłaś mnie. Oddaj to. Nie szkodzi od czasu do czasu. Można przestraszyć starego wariata. Nie uważam cię za wariata. Tylko za starego? Tak. Nie zapomniałem o twoich urodzinach. Wiedziałem, że nie zapomnisz. Zawsze jesteś wzorowy. Ale piękne. Twoja matka tak mówiła. Kończy się lato i powinnaś wyjechać do szkoły. Mówisz to tak, jakbyś chciał mnie wydać za mąż. Lubię, jak zajmujesz się domem. Ale chcę pomieszkać sam. Nie, tato. Nie chcę wyjeżdżać. Wolę być z tobą. Nie jestem dzieckiem. Nie potrzebuję niańki. Wiem o tym, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Chcieliśmy mieć dziewczynkę. Matka rodziła cię 14 godzin. Walczyła jako lwica. Ja przez cały ten czas siedziałem na krześle i milczałem. A potem rzuciłem się na łóżko i spałem 48 godzin. Piękna historia. Naprawdę. Wracasz do domu? Tak. Idę otworzyć prezent. Kocham cię. Ja ciebie też. Bernardo, miałem wiadomość od Chrisa. Wiem o Sejronie. Zrozumiałem. Zasięg powinien być gwarantowany na całym globie. A może łykniemy trochę wody przed dalszą drogą? Masz tam coś do jedzenia? Batoniki pełnoziarniste. Zdrowa żywność. Każdy je co chce. O, pornos. Chcesz obejrzeć? Przestań marnować czas, do cholery. Dobra, częstuj się. Hej, wodzu. Tak. Myślisz, że mamy błogosławieństwo twoich przodków? Może z nieba spłynie jakaś siła i nas ochroni? Jestem Meksykaninem, idioto. Znam tylko jednego Indianina. Prowadził sklep z cygarami. Słyszałem, że jesteś Indianinem. Co u licha?
Wygląda na świeże. To krew? Pozostałości po porodzie. Nikogo nie widać. To chyba Diego. Co tu się dzieje? Naprawdę go zabili? Dziwny zapach. Co teraz zrobimy? Pozabijają nas. Spokojnie, chłopcze. Skup się na tym, co trzeba zrobić. Musimy się cofnąć i znaleźć tych ludzi, zanim zrobią to ponownie. Chodźmy. Skąd jesteś? Pytam wprost. Uważasz, że ludzie są ci coś winni? Tak, mam paru dłużników. Po tobie też widać, że masz roszczenia wobec innych. Tylko może nie chodzi o kasę, ale o coś zupełnie innego. Travis, ona nam tylko zawadza. Słuchaj, oddamy ją na wymianę. Co ty wygadujesz? Gdyby nie ona, gdyby nie ty, wcale nie wdepnęlibyśmy w to bagno. Teraz to moja wina, tak? Ostrożnie. Angielska krew. Spokojnie, jak dzieci. Dobra, wystarczy. Spokojnie. Szkoda kur. Co to było? Nic ci nie jest? Do czego oni strzelają? Do pieniędzy? Naprawdę coś tu się działo. Boże, ile krwi. To ludzka? Wade, chyba upolowałeś misia. Zamknij się, Travis. Nie zadzieraj ze mną. Hej, Wade, wyprawisz skórę? Ale ubaw. Wiesz co? Ty masz problem z rozdwojeniem mięśni. Żeby zaimponować kobietom, udajesz twardziela z filmów. Żygać mi się chce na twój widok. Zapomniał łyknąć wiagrę. Raczej Prozac. Jak na laskę szybko biegasz. Mnie siadają nogi. Niepotrzebnie się fatygowałeś. I tak z tobą nie pojadę. Niezły cios. Od kogo nauczyłaś się bić? Nie ruszać się. Zachowajmy spokój. Spokojnie. Zamknij ryj. Mamy tu tak zwaną meksykańską rezerwę. Strzelałeś kiedyś do człowieka? Jak ty do Sirona? Nie. Prawiczek. Nie ruszaj się, bo strzelam. Żartowałem. Nie ruszaj się, bo strzelam.
Gdzie Harris? Nie wiem, stanął przy takim drzewie, a potem zniknął mi z oczu. Cholera jasna. Mówiłem, żeby nie zostawiać go samego. Ja biegnę za tą dziewczyną, a ty wystrzel radzę. Masz może fajkę? Ja ci dam fajkę. To będzie twoja ostatnia w życiu. Pechowo wybraliście miasto. Pechowo trafiliście na bank. Cholera. I pechowo zabiliście gliniarza. Dużo tego pecha. Nieszczęścia chodzą parami. Nienawidzę grzecznych dziewczynek, co mają studia, kasę, chłopaków i szczęście. Nie skończyłam studiów. Drogie panie, wystarczy na dzisiaj tych pogawędek. Rzuć broń. Oddajcie pistolety. Dam panu do wglądu pozwolenie. Nie rób z siebie idioty. Macie natychmiast odłożyć broń. Spokojnie, generale. Nie robimy nic złego. Spacerujemy po lesie, a ta pani może odejść, kiedy chce. A Eliego też wypuścicie? Ilu jeszcze macie tam wspólników? A, ilu wy? Hej, ty, gdzie jesteś? Pokaż się. Wait, co ty wyprawiasz? Chodźmy. Jest tu kto? Pusto. Znakomicie. Gdzie jest Vin? Szlaje się jak zwykle. Co to było? Harris, wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie idzie. Dziwnie tu pachnie. Jest ktoś na dworze? Nie widzę. Zaczyna się ściemniać. Tak. Chris tam został. Uwaga! Grzecznie, generale. Rzuć broń. Ty też. No już. Dobrze. Nasz oddział potrzebuje dowódcy. A w tym gronie ja najbardziej się nadaję. Ty pójdziesz sprawdzić, czy Wade nie umiera. Go. Jest ranny. Masz mnie za idiotę? Widzę, że jest ranny. Nie jestem lekarzem. Tylko gliniarzem. Znasz się na tym. On wymaga opieki medycznej. Jak się to miejsce nazywa? Sasquatchland. Siostro, znajdź mu pokój i połóż go do łóżka. Szlak mnie trafia od tych jęków. No dobra. Uważaj. Może teraz ktoś mi wyjaśni, co tam się stało, do cholery. No. Co my tu mamy? Pomóż mi. Jasne. Jak mnie znalazłeś?
Rzadko się spotyka męską dziwkę. Nigdy nic nie wiadomo. Chcesz mnie przelecieć? Na twoim miejscu liczyłbym się ze słowami, koleś. Uważaj, bo wystrzeli. Wtedy splunę, odwrócę się plecami i pójdę swoją drogą. Co za gościnność. Słuchaj no, śmiecisz na ulicy. Napadłeś na bank. I zabiłeś mojego przyjaciela. Oto nasza gościnność, skurwielu. Dobra już, dobra. Co robisz w lesie? Zgubiłem się. A w ogóle co to było? Niby co? Nie wiem, jakiś zmutowany goryl albo coś. Goryl? Co ty wygadujesz? Od smrodu w głowie mi się zakręciło. Wiem tylko, że to nie Angelina Jolie. Ugryzło mnie. Dostanę zakażenia? Ładnie opowiadasz, koleś. Z której strony to przyszło? Z tamtej? Wstawaj. Idziemy. Nie tak ostro. Nie cackaj się ze sobą. Wiesz, co znaczy stracić znajomego? Ruszaj się. Pomóż mi, ja ci zaraz pomogę. Zabiłeś policjanta. Stój. Siadaj. Wiedziałem, że będzie miała młode. Na pewno teraz nas obserwuje. O czym ty mówisz? Zapach mleka karmiącej matki. Tego nie da się z niczym pomylić. To samo czuć od zwierząt hodowlanych. Jakich znowu zwierząt? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Kompletnie nie masz pojęcia. Zaprowadź mnie do swoich kumpli. Mój starszy brat służył w Wietnamie. W drugim batalionie piechoty morskiej. Podczas walki został ranny w brzuch. Ale jak tylko wyzdrowiał, pojechał na drugą turę. Był z tego dumny jak paw. Pewnie w domu wpajano wam surowe zasady. Aż do przesady. Ja też poszedłem do wojska, ale nie miałem szansy walczyć za kraj. Naprawdę przykro mi, że nie pojechałeś na wojnę. Po powrocie mój brat stał się pupilkiem ojca. Ja mogłem podpalić dom, a tata nie zwróciłby na mnie uwagi. Wiesz, co to znaczy modlić się, aby ojciec okazał ci zainteresowanie? Choćby o to, aby przyłożył ci od czasu do czasu. Z pewnością teraz obracasz się wśród lepszych ludzi. Kayla, odstępujemy od zarządzenia, aby cały arsenał zabrać ze sobą. Opuszczamy tę chatę. Wade, zostaje.
Nie możemy w nieskończoność tłuc się tu z kąta w kąt. Co to było? To jakaś bzdura. Oddajcie nam broń. Vin. Zostawiliście mnie z tamtym palantem. Dlaczego nie wchodzisz po ludzku? Wejściowymi drzwiami. Dlatego. Już teraz przerabialiśmy. Nie mam ochoty na powtórkę. Posłuchaj, głąbie. Możemy zacząć strzelać i powybijać się jak kaczki. Wybór należy do ciebie. Gdzie Chris? Tam został. To wasza jedyna szansa, żeby wydostać się stąd żywcem. Rozumiecie, co mówię? Nie sądzę. Dojdziemy do jakiejś drogi. Musi być tu jakiś dojazd. Możemy iść i sprawdzić. Sam sobie sprawdzaj. Ja wiem, co tu się dzieje. Co, macie tu czarnego potwora? Raczej coś w rodzaju Yeti. Taki człowiek zwierzę. Przynajmniej tak twierdzi ten świr. Właściwie nie obchodzi mnie, co to jest. Zostawiliśmy to prawie kilometr stąd. Widzieliście ślady? Tak. Odcisk wielkiej stopy widać nawet pod samymi drzwiami. Kayla, udowodnij, że to kłamstwo. Co? Wyjdź za drzwi i sprawdź. Travis, jest ślad. Zadowolony? Nikt nie będzie martwił się jakimś śladem. Zamknij się. Nie żartuję. Dalej, strzelaj. No strzelaj. Nie przeginaj dla mnie. Nawet nie wiesz, jak dobrze cię znam. I dlatego mnie nie nastraszysz. Właśnie wszystko rzuciłam i puściłam kantem faceta. Dokładnie takiego jak ty. Możesz mi jeszcze coś odebrać? Co zamierzasz zrobić? Zagwarantujesz nam, że wyjdziemy z tego cało? Powiedziałem, że to jedyna szansa, aby ujść stąd z życiem. Radzę go posłuchać. Travis, będziemy potrzebować pomocy. Wyzdrowieje? Być może. O ile szybko zostanie stąd zabrany. Ohyda. Ale śmierci. Biedak. Leży tu od kilku tygodni. Na co czekamy? Syf jak ze śmieci u babci. Nie przepadam za tym sportem.
Aż tak źle? Co to było? Teraz można się spodziewać nawet białego rekina. Przestań. Rzuca kamieniami. To jakieś szaleństwo. Teraz to mnie naprawdę wkurwiłeś, śmierdzielu. Ten stary miał tu jakiś telefon? Nie, obywał się bez telefonu. Raz na miesiąc przyjeżdżał do miasta, robił zakupy na zapas. Kupował karmę dla koni. Nie wiadomo po co, bo nie miał konia. Dlaczego pytasz? Chcesz zadzwonić po policję? Ale śmieszne. Nie, muszę zadzwonić do maklera i zlecić mu dużą transakcję. Tajemnicza z ciebie dziewczyna. Sądząc po tym, jak odjechałaś Travisa, z twojego poprzedniego faceta musiał być kawał skurwysyna. Nie przejmuj się. Małżeństwo to przereklamowana sprawa. Dlaczego rozwody drogo kosztują? Bo są tego warte. Puste słowa. Spójrz w lustro. Tylko nie patrz na piękne oczy, ani słodki uśmiech. Spróbuj zajrzeć głębiej. Ja tylko staram się być miły. Posłuchaj mnie, ty miły facecie. Przepraszam, zgaduję, żeby było przyjemniej. Świetny powód. A pamiętasz Priscillę? Taką miłą dziewczynę z baru? Ona marzy o chłopaku, który wróci i zabierze ją stamtąd. I o innych bredniach, które jej nagadałeś. Teraz dowie się, że brałeś udział w napadzie na punk. Nie wyprowadzisz mnie z równowagi. Jestem na to zbyt uprzejmy. Weź ją. Zawróciłeś tej dziewczynie w głowie. Trzeba być mężczyzną albo próbować aż do śmierci. To taka sentencja. Nie muszę ci się tłumaczyć. Nikomu nie musisz się tłumaczyć. Ale teraz przynajmniej już nikomu nie zatrujesz życia. Nic nie szkodzi, że przysnąłeś. Przepraszam. Co słychać? W porządku. Doszedłem do wniosku. Że powinienem dać ci jeszcze jedną szansę. A gdy wszyscy odwrócili się od ciebie, powinienem być po twojej stronie. To stare dzieje. Nawet nie ma co rozpamiętywać. Gdy przyszedłeś i szukałeś pracy, zawiodłem cię. Co za policjant byłby ze mnie? Ludzie śmialiby się, że ten dziwak został gliną.
Świr w mundurze. Chase, co naprawdę tam się stało? Minęło 12 lat i ja nadal pamiętam. Była ciemna noc. Sara zadzwoniła, że utknęła na drodze. Poszedł jej przewód chłodniczy. Dawno. Powinienem go wymienić. Nieważne. Teraz jest już wśród aniołów. Miała kamerę i filmowała wszystko z dziecięcym entuzjazmem. Jakby przeczuwała, że to ostatni raz. Cisza aż kuła w uszy. Nagle rozległ się jakiś dźwięk. Zobaczyłem błysk. Potem pamiętam dopiero, jak klęczałem przy niej. Wtedy jeszcze żyła i powiedziała: widziałam to. Teraz rozumiem. Jesteś zrzędliwym, upartym facetem, który sam przed sobą nie chce przyznać, kim naprawdę jest. Czyli człowiekiem kochającym życie, jak nikt inny. Ktoś kiedyś powiedział mi coś, co okazało się szczerą prawdą. Choćbyś bardzo się starał i zaszedł w życiu daleko, w chwili śmierci i tak przyjdzie demon. Człowiek zawsze dostaje po tyłku. Nigdy nie jest łatwo. To święta prawda. Tu Chase Jackson, kto mówi? Widzisz to? Pędzi w twoją stronę. Co pędzi w moją stronę? Nie widzisz? Nie wiem, co to jest. Coś wielkiego. O Boże, mój pies. Dałaś mi do myślenia. W łazience spojrzałem w lustro, długo i szczerze, jak radziłeś. Jak na ironię, lustro pękło. To cytat. Ma urojenia, ale umie nad nimi panować. Chodźmy. Chyba odeszłam w odpowiedniej chwili. Ja też robię, co chcę. Trudno liczyć na czyjąś pomoc. Ja na wszystko zapracowałam sama. A ja wszystko ukradłam.
Nie mam w torebce zdjęciek z facetów. To są moje pamiątki. I co? Nic. Złamane serce boli bardziej niż rany. Wszyscy nosimy blizny. Tylko niektórzy ukrywają je pod pięknym uśmiechem. Tak, wyglądasz znacznie lepiej. Pójdziesz ze mną. Dzień dobry. Wiesz, że czasami mi odbija. Przez ciebie tu wylądowaliśmy. Nie przeze mnie, tylko przez ciebie. Nie odszczekuj się. Narobiłaś już dość kłopotów. Zabrakło jednej chwili i paru metrów, żebyśmy byli bezpieczni. A teraz mamy na głowie ciebie. Trzeba coś z tym zrobić. Prawda? Rzuć to, Wade. Uciekajcie na wschód. Ruszamy. Chodź. Gdzie ci twardziele? Dokąd wyjdziecie? Tu jest bezpiecznie. W środku. Kayla, musimy stąd uciekać. Tu jest niebezpiecznie. Odwal się. Niebezpiecznie. Idioci, bezpiecznie na dworze.
Jesteś bohaterem. Ellie. Chase. Strzelba mi wywaliła. Kupowałeś lewe kule? Nie, sam dorabiałem. Z dziesiątek robiłem dziewiątki. Załadowałem i... Co u ciebie, Chase? Wszyscy zdrowi. Jesteś sam jak palec. To był ciekawy dzień. Jak się stąd wydostaniemy? O ile pamiętam coś z wojska, to musimy zmykać przed małpoludem. Zanim będzie za późno. Trzeba odszukać ludzi. Słuchaj, Chase. Jeśli kiedykolwiek będziesz opowiadał o potworze, to ja cię poprę. Dobra. Dosyć tej terapii grupowej. Teraz każdy idzie w swoją stronę. Zostajesz z nami. Co to ja, kurek jestem? Gdybym był twoim ojcem, złoiłbym ci skórę. A tak, mogę tylko strzelać. Jeszcze raz pociągnij za spust, a dostaniesz kulę w serce. Nie żartowałem, gdy mówiłem, że nie wrócę do więzienia. Pamiętaj, masz tu zostać i mnie słuchać. Pieniądze można podzielić na pół. Albo na trzy części. Panie szeryfie. Szeryfie. O Boże. Proszę oddychać. Idź stąd. Odsuń się. Pani pielęgniarko, ja mu naprawdę mogę pomóc. Kiedyś w młodości byłem na konkursie pijackim. Jeden z kolesi trochę przesadził. Znałem go i wiedziałem, że to kozak. Uszliśmy kawałek i padł na twarz. Przestraszyłem się jak cholera. Chcąc, nie chcąc, musiałem ratować mu tyłek. Robiłem sztuczne oddychanie i masaż klatki piersiowej. Krzyczałem, płakałem, groziłem. Starałem się ze wszystkich sił. W końcu zacząłem błagać, żeby nie umierał. Cliff, łajdaku, nie umieraj. Słyszysz? Ale gość już się nie ocknął. Umarł po pijaku. Vin. Dzięki. Proszę bardzo. Miło znów cię widzieć. Idę po przyjaciółkę. Kayla. Travis. Nie możemy tu zostać. Spadamy stąd. Już nigdy więcej nie każę. Kayla.
była dla mnie jak rodzina, śmiercielu. Gdzie się podziewacie? Eli, cześć. Musimy się podzielić. Jak to? Razem jesteśmy silniejsi. No właśnie. Przez to się nas boi. Szkoda czasu. Ty idziecie w stronę drogi. A co z wami? Będziemy osłaniać tyły. Idziemy. Przerzucił się na pistolet. W drogę, panowie. Idziemy. Trudno zerwać ze starymi nawykami. Mam do ciebie prośbę. Jaką tym razem? Doręcz to. Teraz powalczymy naprawdę. Chcesz pieniądze? Taka jesteś mądra? Chciałeś zgarnąć kasę i odjechać. Chciałaś mnie wykiwać. Tak? Ale najsłabsi będą najsilniejszymi. Oddaj moją własność. Podejdź do dziewczyny i weź ją za rękę. Thank you.
Szeryfie. Szeryfie, to Stanley, odbiór. Stanley, jesteś tam? Odbiór. Szeryfie, to naprawdę pan? Tak, to ja. Przepraszam za ten ton. Jakie ma pan położenie? Jestem na polanie. Rexide. Zdaje się, że pościg zatoczył koło. Przez całą noc czekała pani Jackson. Chcę porozmawiać. Chase jest ze mną. Kto to? Jest Chase. Tato, mówi Raquel. Jesteś ranny? Nie, nic mi nie jest. Jeszcze parę spraw i wracam do domu. A kochanie, do zobaczenia w domu. Niedźwiedź zabija policjantów i złodziei. Ty jesteś Priscilla? Tak, to ja. Mam ci to przekazać. To dla mnie? Co to jest? Dawka nadziei. No i pojechała. Jesteś gotów? Tak. Gotów do odbycia kary. Wiem, że w kajdankach nie jest najwygodniej. Całkiem fajne. Pasują mi. Ale jak przywykniesz, stają się za ciasne. Dzięki za ostrzeżenie. Nadałbym się na szeryfa? A ja nadałbym się do rabunku banków? No tak. Ludzie różnią się od siebie. Tak. Chyba tak. Thank you.
Słucham, policja. Mamy kłopot. Coś wtargnęło na podwórko. Widział pan to? Chodzi o zwierzę czy o człowieka? Nie wiem za bardzo, jak to opisać, ale śmierdzi na odległość. Ma sylwetkę postawnego człowieka. Nie wiem, co to jest. Wlazło na podwórko i tyle. A wcześniej w okolicy były już podobne problemy? W tym tygodniu zginął mi pies. Jezu, przyślijcie tu kogoś. Proszę chwilę zaczekać. Ale ta cholera wielka. A teraz jest to u pana? Tak, widzę tego olbrzyma. A co ten facet tam robi? Nie wiem, czy to człowiek, ale jest wielkie. Naprawdę wielkie. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest ogromne. Naprawdę wielkie.